kosmos wyczesany. Jesteś giga, jesteś mega, tylko ciebie nam potrzeba. Nasz smartfonie daj dla szpanu pamięci 6 giga ramu. Obiektywy byśmy chcieli 108 megapikseli. Daj 1 terabajta, niech rodziców czeka plajta. Daj etui przezroczyste, odjechane, magnetyczne. Daj transfery, mnóstwo bitów i internet bez limitu. Niechaj złoty będzie cały, żeby wszystkim wyszły gały. Nasz smartfonie ukochany, jesteś kosmos wyczesany. Jesteś giga, jesteś mega, tylko ciebie nam potrzeba. Smartfon. Przenośne multimedialne urządzenie łączące w sobie funkcje telefonu komórkowego i komputera przenośnego. Wzrost popularności smartfonów wyciąga za sobą zarówno pozytywne aspekty tego zjawiska, jak i negatywne. Jedno jest pewne. Smartfon jako symbol postępu technologicznego odpowiedzialny jest za informatyzację życia oraz zmianę w komunikacji międzyludzkiej. Smartfon to nasze cyfrowe drugie ja. Ze swoim smartfonem jesteśmy związani emocjonalnie, a najbardziej wtedy, kiedy jesteśmy nastolatkami. Pani profesor, ja nie mogę, ja muszę co chwilę patrzeć w telefon. Co ty opowiadasz, pieszchała? Nie ma czegoś takiego. A właśnie, że jest. To się nazywa fonoholizm, choroba naszego pokolenia. Tutaj mam orzeczenie. Faktycznie. A ja mam jeszcze nomofobię. Nomofobię? A co to znowu jest? To lęk przed rozładowaniem, ale spokojnie, mam w plecaku 3 powerbanki. Nie wierzę. A co na to twoi rodzice? Mówią, że 3 powinny mi wystarczyć, ale w domu, gdyby wyłączyli prąd, to mamy jeszcze 10, po 3 dla każdego. A ten 10 to dla kogo? Dla psa. On ma taki telefon z wibracjami do gryzienia. Maćkowska, ty pewnie też masz jakąś fobię. Nie, ja mam dyslekcję, dysgrafię, dysortografię i... I dysmuzję, ale to akurat macie wszyscy. Oto dowód, wasze prace domowe. I tu od razu niespodzianka, ciapała, szóstka. Przyznaj się, kto ci to napisał? Ja nie wiem, ja już spałam. Czemu nic nie masz w zeszycie od polskiego? No bo to nowy zeszyt. A gdzie stary? Stary jest w robocie. Tak, jesteś mądry? Proszę, odnieś czasownik idę. Ja idę. Ty idziesz o... Trochę szybciej. Szybciej? Ja biegnę, ty biegniesz, on biegnie. Dosyć tego. Maćkowska, odmień czasownik kąpać się. Ja się kąpię, ty się kąpiesz, on się kąpie. Dobrze, a jaki to czas? Czas? Skoro wszyscy się kąpią, to musi to być sobota wieczór, proszę pani. Nie będę tego komentowała. Nie potraficie logicznie myśleć. Nawet geografia, gdzie są tylko informacje, jest dla was za trudna. Pierzchała, ty jesteś tutaj najmądrzejsza. Proszę powiedz, na jakim kontynencie leży Francja? W Europie. Dobrze, a gdzie leży Kuba? Nie wiem, ale zaraz sprawdzę w telefonie. Zostaw ten telefon, trzeba było się w domu nauczyć. Proszę, kto mi powie, gdzie leży Kuba? Kuba leży w łóżku, bo jest chory. Ja oszaleję. Ale on naprawdę leży w łóżku, wysłał nam zdjęcia. Dobrze, zmiana plan. Robimy godzinę wychowawczą. Maćkowska, do tablicy. Proszę napisz temat, jak korzystać ze smartfona. No przez jakie
skąd mam wiedzieć? Przecież oddałam pani telefon. To bez telefonu się już nie da? Proszę, kto mi pokaże, jak to się pisze? Ja mogę pokazać. Ciapała? Nie wierzę, pokaż. Mogę to napisać w 3 sekundy i to jednym palcem. Pani mi odda telefon, to pokażę. Wiesz co, ciapała, idź się utop. Albo nie, to i tak nie utoniesz. Twoja głowa utrzyma cię na powierzchni. Zobaczycie, cwaniaczki, kiedyś nastąpi kryzys cywilizacji. Wyłączą prąd i internet i wszyscy wrócicie do papieru i atramentu. Będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zobaczymy, co wtedy zrobicie, co? Jak to co? Naładujemy powerbanki bateriami słonecznymi. No ręce opadają. Powiedzcie mi, jaka ma być ta szkoła, żebyście wreszcie zmądrzyli? Zamknięta! Witajcie, dzisiaj pokażę wam, jak zrobić vloga. Musicie znaleźć dziedzinę, na której się znacie i jesteście w niej ekspertami. Takich, co myślą, że coś potrafią, w internecie jest mnóstwo. Ja się specjalizuję w origami. Jest to bardzo trudna sztuka, ja wykonuję ją od wielu, wielu lat. Na początek zacznijmy od czegoś prostego. Pokażę wam, jak zrobić kaczuszkę. Robimy tak, tak zginamy, formujemy główkę i mamy kaczuszkę. A teraz pokażę wam, jak zrobić ptaszka. Tutaj rwiemy na pół, zginamy, robimy dzióbek i mamy ptaszka. A teraz najtrudniejsze zadanie, żółwik. Żeby zrobić żółwika, robimy taką kulkę, potem ubijamy skorupę i mamy żółwia. I tak oto pokazałem wam, jak stworzyć ciekawego vloga. Pamiętajcie, byle czego nie warto pokazywać, dlatego sięgajcie po oryginalne i ambitne rzeczy, takie jak ja. Do zobaczenia! Tomuś, Tomek, Tomasz, widziałeś moje spodnie od dresu? Jak się ojciec o coś pyta, to chyba można odpowiedzieć. Witaj, super ojcze. Mówiłem ci, że wszystkie spodnie możesz pożyczać, ale tylko nie wyjściowe. Do szkoły były mi potrzebne. A po co? Na kółko teatralne. A co graliście, Aladyna? Ludzi bezdomnych. A co ty tak cały dzień grasz? Nie można z tobą normalnie porozmawiać. Proszę bardzo, o czym chcesz ze mną ojcze porozmawiać? No to co tam u ciebie ogólnie? Wszystko dobrze. Dobrze. No to graj sobie, graj. Zaraz. A ty nie masz matury w przyszłym roku? W tym roku mam. No to ty się bierz do nauki. Tato, już wszystko umiem. Nie no, on już wszystko umie. Wszystkie rozumie, pozjadał. No twój sobie akurat zostawiłem. Nie dyskutuj. W tym momencie gaś laptopa. Słyszysz? Laptopa gaś. To nie świeczka, to się wyłącza. Nie pyskuj, do nauki w tym momencie. Tato, ja się teraz uczę. Teraz na laptopie się wszystko odbywa. Tak? A z czego ty w ogóle zdajesz? A na przykład z historii. Tak, no to proszę bardzo. Bitwa pod Grunwaldem. 1410. Tak? Dobrze. Coś tam umiesz. A chrzest polski? No teraz powiedz mądralo, co? Chrzest polski? No, no. 1237? No może i dobrze. Jeszcze sobie trochę pogram. Ej, co jest?
Tylko się nie zawieszaj! Nie teraz! Nie! Czy widzisz, że sobie normalnie grałem? Jedna myśl, procka przegrzałem, przecież gram tylko 8 godzinę, błagam, naprawcie punkty i sejwy, 2 giga danych, nie mam nic. Na dyskach starych w imię gwarancji, którą sklep daje, błagam, napraw cię. Czy możesz się włączyć, widząc, że ja już nie zacznę, gdy w sieci gra? Czy dasz radę działać, bo przecież ja nie umiem żyć już bez laptopa. Ostatni już raz sprawdziłem i wciąż nic nie działa pośród klawiszy. Moje łzy słone, błagam, napraw się. Czy w końcu wyłączysz te wszystkie gry? Masz już nadwagę, wzrok zepsuty. Ostrzegam, uważaj, kładź się już spać, utrę ci noca, jak zaczniesz grać. Ostatni już raz apeluję o twoje zdrowie. Koniec, popraw się. Przepraszam. Dzień dobry. Co to? Znowu nikt nie ćwiczy? Dlaczego nie ćwiczysz? Miałam katar. Już 3 raz w tym tygodniu. 3 raz w tym tygodniu? Ale przecież mamy poniedziałek. No i? Nieważne. A ty? Ty też masz katar? Na razie nie, ale zaraz się zarażę. A ty? Też masz katar? Nie, ale ja mam przód żołądka, skostopie, hemoroidy, no i zapalenie spojówek. A jest coś, czego nie masz? Tak, nie mam stroju. A ty? Zapomniałaś stroju? Nie, nie zapomniałam. Po prostu nie mam już. A ty? Dlaczego nie ćwiczysz? Też nie mam stroju. Nie masz stroju? Przecież widzę, że masz. Ale to jest strój na WF czwartki, a dzisiaj jest poniedziałek. Na WF poniedziałek mam inny strój. To czemu nie spakowałaś sobie stroju na poniedziałek? Bo pakowałam się w niedzielę. To jakim cudem masz na sobie strój z czwartku? Bo w piątek się nie rozpakowałam. A wy? A my jesteśmy zmęczone. Czym? Wszystkim. A reszta? Czemu nie ćwiczycie? Dobra, to zaczynamy dzisiejsze zajęcia. Wy idźcie po piłkę do kosza. Dzisiaj koszykówka. Będziemy sobie trenować. Podawanie, kozłowanie z jednej ręki do drugiej, obrócz. I jak? Macie tą piłkę? Ale w tym koszu nie ma żadnej piłki. Ale w jakim koszu? To ma być piłka do koszykówki. Nie rozumiemy. Czego nie rozumiecie? Idźcie po piłkę do kosza! Co, niech pan nam da tą piłkę, żebyśmy ją tu rzuciły.
Nie, to jest niepojęte. Co to za banialuki? No i doigrał się pan. Zaraz pójdziemy powiedzieć dyrektorowi, że pan powiedział, że jesteśmy do pani. I że mamy luki. Dobra, nieważne. Wracajcie na miejsce. Zaczniemy bez piłki. Rozegramy się na sucho. Co wy robicie? Tak u was wygląda rozgrzewka? Wszyscy! 10 przysiadów! Zembala, ty pierwsza! Ale ja się spocę! Przysiad! Jezus Maria, dziewczyno! Ty robisz wszystko za wolno! Wolno biegasz, wolno chodzisz, wolno się zwinasz! Czy jest coś, co robisz szybko? Tak, szybko się męczę. Kozłowska, ty rób przysiad! Rany boskie, co to było? Żyjesz? Czy ty w ogóle uprawiasz jakikolwiek sport? Gracie w jakieś gry? Tak, ja codziennie gram w Minecrafta. A ja w Among Us. A ja w Subwaya, najlepsza. Nieprawda. W Subwaya ja jestem najlepsza, bo się najszybciej poruszam. Tak? To zobacz, jak się ruszasz. Proszę pana, bo ona mnie nagrała, jak się wywalam. Teraz wszyscy będą ze mnie śmiać. Skacuj to, dzwonkowska! Za późno, już wrzuciłam na fejsa. Czego rycisz głupia? Wreszcie się ktoś tobą zainteresuje. Pewnie. Najgorzej w internecie to być niezauważony. Serio? Czyli będę miała dużą oglądalność. Ja też chcę, nagle mnie robię przysiad i złamę jedną nogę. A ja połamę obie nogi. Ja połamę obie nogi i ręce. Patrzcie, paznokcia sobie złamałam. Nagrałaś to? A ja zrobię przysiad na stojąco. Nogi mi się zgięły, ale bajer. Stop, stop! Wyłączcie to! Takie filmy zniechęcają młodzież do sportu, a wy musicie ćwiczyć, żeby mieć prawidłową sylwetkę. Człowiek rozwija się i rośnie do 23 roku życia. A potem ciało już nie rośnie. Tak, to chyba pana brzuch o tym zapomniał. Tak? Ja to przynajmniej umiem robić przysiad. A wy? Jak nie będziecie uprawiać sportu, to kaleki z was wyrosną. Kaleki! Jedno wielkie kalectwo. Od tego ciągłego klikania będziecie garbate i dostaniecie zmian zwyrodnieniowych. O Boże, to ja jeszcze mam te zmiany wyrodnieniowe, bo matka mi ciągle powtarza, że jestem wyrodną córką. To są choroby stawów. Tak jest, to się nazywa cieśnia nutkarska. SMS-owy kciuk i smartfonowa szyja. Smartfon na szyi? Przecież to kłopota. No pewnie, jak ja sobie szyję, selfie zrobię. Widzę, że korzystanie ze smartfonów to wasza jedyna gimnastyka. Dlatego załatwiłem wam nauczyciela na miarę naszych czasów. Panie Krzysiu! Witam was bardzo serdecznie. Jestem jedynym trenerem na świecie, który ukończył specjalny kurs dla osób uzależnionych od smartfonów. Kurs ten odbywał się w Paryżu, ściśle mówiąc daleko Paryża, dokładnie mówiąc pod Paryżem, ściśle mówiąc w Błędowie. Będą to bardzo proste ćwiczenia. Zajmiemy się tymi partiami mięśni, które są wam teraz w życiu niezbędne, czyli palcami, nadgarstkami i szyją. Uwaga, wszyscy wstajemy, ręce do góry, zaczynamy. Najpierw jeden palec. Teraz na
pałac. Moja matka przyjdzie tutaj jutro na skargę. I moja też. U mnie przyjdzie matka i ojciec, bo oni są po rozwodzie. A moja jest po zawale. Dobrze, niech przychodzą. Jeśli wasze matki mają taką kondycję jak wy, to raczej do gabinetu dyrektora nie dojdą. On ma gabinet na trzecim piętrze, a w naszej szkole nie ma windy. Zapraszam wszystkich do ćwiczeń. To jest dla waszego pokolenia ostatni dzwonek. Nauczę was chronić się przed najczęstszymi zagrożeniami, które czyhają na nas w cyfrowym świecie. Oto internet, a właściwie miejsce, skąd internet mógłby nas zaatakować, czyli nasz telefon. Pierwsze zagrożenie, które może uszkodzić nasz sprzęt, to Winda! Nie. Jak to nie? Mi już 3 razy telefon wpadł do windy. To nie winda, to Wilkołak. Nie, to wirus. A wirus najlepiej zdezynfekować. O tak. Następnie, aby chronić się przed wirusem, zakładamy maskę przeciwwirusową. I na koniec musimy oczywiście zachować dystans, czyli po prostu go wyrzucić. I teraz, jak nie mamy już telefonu, to nie narażamy się na niebezpieczeństwa. Przykładem niebezpieczeństwa jest kradzież naszych pieniędzy. Chodzi o wyłudzanie naszych danych o... O matko! Dobrze, chodzi o mamę i tatę. Ale danych rodziców nigdy nie podajemy, bo są to wrażliwe dane Sobota! Dane osobowe. Danych osobowych nigdy nie Potrzebuję do toalety. Nie teraz. Danych osobowych nie Posika się jak nie pójdzie. Ona tak lubi codziennie. Śmieją się z jej z kolei na Facebooku. Śmieją się? Bardzo ładnie, właśnie o to chodzi. Kolejny przykład niebezpiecznego zagrożenia. Gdy ktoś w internecie nas prześladuje i dręczy, nazywa się to Czy ja mogę do toalety? Dopiero jak skończę. To zagrożenie to Cymbał. Chodzi o cyberprzemoc. Aby się przed nią bronić, należy po prostu zgłosić to rodzicom, nauczycielowi albo psychologowi, takiemu jak ja. Oni na pewno was wysłuchają. Nie teraz. Teraz jest szkolenie. I ostatnie zagrożenie to nieznajomi w internecie. Jeśli ktoś obcy proponuje nam spotkanie, to najlepiej wszelkie kontakty z nim Zesikałam się! Ojej, to ja może zadzwonię do twoich rodziców. Podasz mi ich dane? Nie mogę. Nie wolno podawać danych osobowych. Aha, to ja może zaprowadzę cię do toalety. Nigdzie nie pójdę z nieznajomymi. No co to teraz będzie? Jak to co? Fotka i na fejsa. Śpiewam nucę i pewnego dnia w niedzielę stwierdziłam, że w sieć to wrzucę. Myślę, to zabawa. Zamieściłam swój film, byłam bardzo ciekawa. Co napisz o Bogu w internet? Rzuciłam, nieświadoma co właśnie zrobiłam. Zdziwienie na twarzy, pełno negatywnych komentarzy. Że dusy, że dudno,
piszą o mnie jako serze. Bezimienne awatary z nudów dla zabawy wylewają swój jad. Nie za bardzo ciekawi, co dlaczego i jak. Rzucić trzeba mięsem, nie musi być to wcale z sensem. Kultura to wora, trzeba jakoś zaistnieć na pora. Eksperci mądrale, ortografii nie ustają wcale. Fala zalewa mnie, bo rządzić ma jedynie hejt, 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 oh no. Się poddawać, więc następny film rzuciłam, lecz tym razem zaraz pod nim swój komentarz umieściłam, by wam zepsuć zabawę. Taka myśl naszła mnie, co się stanie ciekawe, gdy sama piszę, że jestem cudakiem, zamieniłam się na głos kurczakiem, sama się hejtuję. Siebie pluje, masakruj kanał mój, lajki mam głęboko, kimi woko. Niech mnie hejt splugawi, mu się powiem, to mnie bawi. Hejt, hejt, hejt is great. Hejt, hejt, hejt is great. Plujcie dalej żwawo, co jest wami zatkało. Wam wam rzeki, zalewem samokrytyki. Hejt, hejt, hejt is great. Wow, mam już 100 lajków, ha, dzięki! Witam w teleturnieju Hejter Tygodnia. Dziś kolejne 3 osoby staną do walki tytuł najwredniejszego trola i hejtera. Oto nasi kandydaci. Z numerem 1 Angelika z Antoniowa, pseudonim Brzytwa. Swoimi wpisami doprowadziła do rozpaczy 3 nauczycieli i dyrektora szkoły. Brawa dla niej! Z numerem 2 Jędrzej z Okradzionowa z Mamy Szpilą. Jest odpowiedzialny za depresję połowy uczniów swojej klasy oraz autorem największej ilości negatywnych komentarzy na szkolnym Facebooku. Brawa dla niego! Ostatnim uczestnikiem jest Katarzyna, pseudonim Żmija. Niezwykle skuteczna hejterka, która skejtowała całe swoje osiedle oraz pobliskie schronisko dla zwierząt, gdzie od krytyki pochowały się wszystkie psy. Przypominam, że w naszym teleturnieju do wygrania jest hulajnoga oraz wycieczka nad morze właśnie tą hulajnogą. A teraz przedstawmy dzisiejszego hejtowanego. Oto wielokrotnie hejtowany przez rówieśników, zaprawiony w obelgach Staszek z Rzeszowa. Brawa dla niego! Staszek to doświadczona ofiara hejtów. Nie robią na nim wrażenia pospolite epitety, wulgaryzmy, suchary i tanie zagrywki. Także musicie się postarać. Oto pierwsza runda. Czas start. Żeby ci się skasowały kontakty do wszystkich znajomych. Żebyś podczas spania miał ciepłą poduszkę z obu stron. Żebyś odpisywał na każdy spam.
żebyś obejrzał do końca Sylwestra Marzeń z dwójką. Żebyś się zawsze leczył u doktora Edkera. Żebyś nie zdał do następnej klasy z WF-u i z religii. Żebyś musiał tańczyć na polu minowym. Żebyś chodził pieszo do McDrive'a. Żebyś pikał na bramkach w Auchanu. Minęła pierwsza runda. Staszku, jak oceniasz naszych uczestników? Te obelgi były dosyć słabe i szczerze mówiąc nie zrobiły na mnie wrażenia. Takie siuchy dostawałam już w przedszkolu. Teraz jestem przyzwyczajony do o wiele gorszych spisów. Jeśli chcecie mnie obrazić, musicie się naprawdę postarać. Rozumiem. Mamy nadzieję, że pojawią się tym razem nieco ostrzejsze treści. Zapraszam na drugą rundę. Żebyś do końca życia ubierał się w snegu. Żebyś musiał robić zdjęcia aparatem słuchowym. Żeby cię strach przeleciał. Żeby ci siostry golewskie na spięta śpiewały. Żeby cię prąd przeszedł i wrócił. Żebyś pomylił czopek z granatem. Żebyś przeszedł Need for Speed na piechotę. Żeby codziennie do ciebie dzwonili z fotowoltaiki. Żebyś wylądował w szaliku Zagłębia Sosnowiec na stadionie GieKS. I to był już ostatni hejt. Staszku, czy tym razem jesteś zadowolony? Brawo, cudownie, jestem wzruszony. Naprawdę nikt nigdy nie napisał tak do mnie tak inteligentnych hejtów. Już nic mnie nie zdziwi, ani nie załamie. Gratulacje wszystkim uczestniczącym serdecznie pozdrawiam. Wszyscy byliście naprawdę wyjątkowi. W takim razie ogłaszam remis. Dziękujemy uczestnikom, brawa dla nich. Staszku, nasz teleturniej toczy się także w internecie. Uwaga, kto według ciebie wygrał, jeśli chodzi o hejt od naszych widzów? Jest taki jeden hejt od Sebastiana z tu Czynawy. Przeczytam, żeby cię odpaliło i żeby cię wyrwało. Ty zawdany kość boje synu. Więc tej pójdę. Ten był najlepszy. Świetnie! Gratulujemy panu Sebastianowi. W nagrodę otrzyma on 100 darmowych hejtów od naszych widzów, których zapraszam już za tydzień na kolejny odcinek teleturnieju Hejter Tygodnia. Do zobaczenia! Rozwój smartfonów ma coraz większy wpływ na naszą planetę. Fakt ten odkryli polscy nauczyciele. Boże, ile ta młodzież robi błędów. Tak sobie myślę, że od czasu stworzenia internetu ruch obrotowy Ziemi jest przede wszystkim napędzany przez zbiorowe obracanie się nauczycieli języka polskiego w grobach. Powszechna smartfonizacja wśród młodzieży ma także swoje plusy. Moja córka w ogóle nie wychodzi z pokoju. Wszędzie syf, nawet się nie myje. Cały czas siedzi w tym internecie. A u mnie kompletnie odwrotnie. Kupiłam jej kamerkę internetową i słuchaj, pół pokoju posprzątane. Internetowego języka młodych nie rozumieją głównie starsze pokolenie. Przepraszam, jakie tutaj jest hasło do Wi-Fi? Jezu Chryste, człowieku. Ze specjami czy bez? Edukację cyfrową można zacząć w każdym wieku. Najlepiej zacząć od podstaw. Bożena, czym się różni telefon komórkowy od stacjonarnego? Wiesz,
telefon stacjonarny to jest taki długi jamnik i jak go pociągniesz za ogon, to on zacznie szczekać. A komórkowy? Taki sam, tylko bez jamnika. A przybywa coraz więcej seniorów, którzy świetnie sobie radzą z najnowocześniejszymi technologiami i chętnie z nich korzystają. Ale od tego trendu jest jeden wyjątek. Przed Państwem zwycięzca plebiscytu na dzbana miesiąca. Marian Twox Antoniowa. Jessica, dziadek nie wie, co to iPhone. Powiedz podawnemu, komórka. Nową komórkę bym chciała, tylko taką nowoczesną, żeby nie trzeba było ciągle doładowywać. Komórkę? Przecież my już mamy komórkę. Z tyłu za domem. Naładuje się węgla, na całą zimę starczy bez doładowywania. Dziadku, ale to taki nowy telefon jest. Ten mój stary to do niczego się nie nadaje. Ja mówiłem twojej matce, żeby za tego gołodupca nie wychodziła. Ojciec, my teraz o telefonie rozmawiamy, a nie o Marianie. Dziadek, ja tam za mało pamięci mam. Tu trzeba ryby jeść, płatki, owsiane i orzechy. Chodź, mamo, to nic nie da, to jest stary boomer. Czekaj, dziecko, poczekaj. Ty, dziadu, ty jesteś 100 lat za Murzynami. Mówi się Afroamerykaninami. A za jednymi i za drugimi. Ty się ogarnij, człowieku. Zobacz, jaki my telewizor mamy, a spójrz w okna. Wszyscy sąsiedzi już dawno płaskie mają. A my to jakie mamy niby okna wypukłe? Dziadek, ale tu chodzi o... ekrany. Ja bym chciała mieć w końcu HD, Full HD albo Ultra HD. A mi matka mówiła, że ty już masz ADHD. Tu chodzi o płaski telewizor, pacanie. Niektórzy to nawet plazmę mają. A mnie tam plazmy, a mnie tam ludzkie dolegliwości nie cieka. To taki telewizor plazmowy na pilota, pacanie. No właśnie, na pilota, a my mamy na prąd. Ludzie, trzymajcie mnie. Zrozum, zacofajcie. Nie można całe życie chodzić w jednych majtkach. Jak to nie można? Ja chodzę w jednych. W dwóch parach jest mi za gorąco. Nie, ręce opadają. Ty stary sknero. Ciebie nic nie interesuje. Ani komputer, ani internet. Nieprawda. Jak Jessica mieszkała na koloniach w tym całym internecie, to kto płacił? Ja płaciłem! Dziadku, ale to już nawet nie chodzi o pieniądze, to chodzi o postęp, zrozum, cały świat idzie do przodu! A nie chcę, idzie, ja tam się stąd nigdzie nie ruszam. Ty dziadu, przez ciebie babcia zamiast lokówki kręci sobie włosy grzałką do herbaty, a to z tym musi żelazkiem robić. A wiecie, tak jak nas we wsi wołają? No jak? Idą ci, co nie mają DVD. Ale koniec tego, proszę. A co to jest? DVD. Wczoraj we wsi w kiosku kupiłam. I co się z tym robi? Jak to co? Filmy się ogląda, tym atole. Nic nie widzę. Oj dziadku, film jest nagrany z drugiej strony. O, widzę. Waszą głupotę widzę. Chodź, mamo, to nic. Z tego najnowszego iPhone'a 17 nic nie będzie. Lamos. A ty co tak siedzisz i nic nie mówisz? Nad czym? Najnowszy iPhone. Ciekawe, czy z takim systemem iOS 17 można użyć
backupów iCloud, korzystając z konta Apple ID, bo na 16 to było można. Witajcie, moi kochani. Wita was babcia Genovefa. Szczęść Boże. Dziś zbanujemy kolejnych heretyków, wrogów i kłamców, którzy psują naszą młodzież. Zaczynam kolejny odcinek mojego vloga. Tylko banem wygrasz szatanem. Dziś książka Odkryj smartfon z siostrą Faustyną. Dzięki tej książce dowiedziałam się, gdzie kryje się diabeł. Kryje się on w naszych rękach, w tych całych smartfonach. Za moich czasów tego całego internetu to nie było. Szataństwo i tyle. W tych telefonach widziałam osobiście, tam są same ikony. A ikony to powinny być w kościele. Ale największe szataństwo, to zaraz wam pokażę, to jest samo zło. Spójrzcie, kupiłam to wnuczkowi na odpuście. Czy to świnia, czy to chomik, czy to morświn, nie wiem. Ale patrzcie, z jednej strony ma dwoje oczu, a z drugiej też ma dwoje oczu. Czyli tak naprawdę z przodu ma cztery oczy. Czyli co to jest? Szatan. Bo internet to jest jeden wielki szatan i diabeł. Strzeżcie się internetu. Będzie miała zdjęcie na kanalach, a obok kopiesz Shakira. No, powiem ci, że te twoje fotomontaże są coraz lepsze. Ale Essa, wszystkich zazdrościsz jak trafi. Chanelka, chodź na obiad. A co jest na obiad? My mamy zupkę chińską, a Chanelka gnoci w sosie grzybowym. O, przybyły już kolejny followers. Zobacz. No nie, przecież ona tu wygląda jak jakiś dziaders. Na dodatek bez makijażu. Popraw to, a przy okazji zmniejszy jej nos i wymasz pieki. Już my ją w tych social media wypromujemy. Dzień dobry, mamo. Dzień dobry, tato. Ile razy mam ci powtórzyć, że nie mówi się dzień dobry, tylko siema albo hejka. I nie musisz to mówić na głos, wystarczy jak napiszesz emotkę. Siadaj z nami, obiad niedzielny zrobiłam. Zaraz, a gdzie ty masz telefon? Ładuję się. Do diabła, czy ty chociaż raz możesz usiąść z nami jak w normalnej rodzinie z telefonem przy obiedzie? Oboje z ojcem chcemy, żebyś wyszła na ludzi. A ty co? Jazda po telefon i rób zdjęcie obiadu na Insta. Ale mnie już bardzo bolą od tych ciągłych zdjęć. Ale nie rozumiesz, głupia ty wiaro, że w internecie trzeba pokazywać to, co ma się najlepsze. A jeśli się tego nie ma, to wklejesz się w Photoshopie. Nie po to nazwaliśmy cię Chanel, żebyś teraz zmarnowała taką, rozumiesz? Rozumiesz, Smarkulo? Maria, mówi się Nubi. O, przepraszam. Rozumiesz, Nubie? Musisz dbać o fejmy, córeczko. Żeby zrobić karierę w internecie, musisz być na bieżąco. Ale jest niedziela. Chciałam trochę pograć na gitarze. A kogo to interesuje? Lepiej byś sobie wreszcie tatuaż zrobiła. No właśnie. Wiesz, jak takie rzeczy zwiększają zasięg. Idźcie zaraz czytać i umalować. Zaraz nagrywasz nowego vloga. Mamo, błagam, ja nie chcę tego telefonu. Zabierzcie go ode mnie. Ja tego świata nie rozumiem. Co ty wygadujesz? Opamiętaj się, dzbanie jeden. Chcesz być nieogarek? Masz być najpopularniejszą influencerką w Ząbkowicach i koniec. Ale ja chcę zostać gitarzystką. Nie chcę o tym słyszeć. Za godzinę robisz streama, jak się wywija rzęsy. Ale to już robiłam w zeszłym tygodniu. W zeszłym tygodniu wywijałaś, a teraz będziesz wywijać w dół. To na pewno przyciągnie nowych followersów. Przecież to głupota. O, odezwała się znawca trendów. Ale ja na to nie mam czasu, ja mam szkołę. Masz zakaz nauki i koniec. Mamo, ale w szkole ja już wszystko umiem. Ja każdy przedmiot mam w małym palcu.
Wszyscy nauczyciele powiedzieli, że w tym roku koniec z tą szopką. Mają mi stawić same szóstki. Co, ale klicz, same szóstki? Jak ci nie wstyd? Przecież hańby naszej rodzinie. Koniec ze szkołą, w tej chwili masz do telefonu. Nie, tato, błagam, ja się poprawię. Obiecuję, że codziennie przynajmniej po 6 godzin będę siedziała na telefonie. I? I mocno puszczę się w nauce. I? I nie znam. No wreszcie się ogarnęłaś, wracaj do pokoju. Ogarnij się, nara. Dobrze, zrobię wszystko jak chcecie. Idź, córeczko, doza. Dozo, no i gitara. Okej, pójdę dozo z gitarą. Jestem sobie nastolatka i wszystko w temacie. Nie wiem, co to jest Kamczatka, dowiem się na czacie. Wszyscy wkoło mówią mi, ucz, ucz, ucz. A mnie do szczęścia starczy to jedno słowo klucz. Życie to iPhone, 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 iPhone. Po co mam sobie układać w głowie, wszystko ułoży on. Bo to jest iPhone, iPhone. Moje drugie życie wszystko potrafi, wszystko wie. Zaraz zobaczycie. Wstaję rano, włączam go i loguję siebie. Klikam tu, klikam tam i już jestem w niebie. Mam muzykę, gierki, zdjęcia, filmy robić umiem. O reszcie nie mam pojęcia, reszty nie rozumiem. Bo to jest iPhone, 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 iPhone. Żaden tam Samsung, Huawei, tylko iPhone'a mniej. Bo to jest iPhone, 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 iPhone. Sklepy, kościół, szkoła, dom, a w ręce ciągle on. Cały dzień jestem wpatrzona w mojego iPhone'a. Jestem normalnie już od niego, już uzależniona. Robię selfie w łóżku w oknie, gdy rozleję kawę. Niech wszyscy zobaczą, jakie mam życie ciekawe. Bo to jest iPhone, iPhone. Wszystko mam pod ręką. Bardzo szybkie mam Wi-Fi, obudowę cienką. Bo to jest iPhone, iPhone. W barwach srebrno-szarych. Karta net i ładowarka. Umowa na starych. Po co się bez sensu uczyć, siedzieć w szkolnej ławce? Skoro wszystko, co chcę wiedzieć, mam w wyszukiwarce. Czytać, pisać umiem, przecież palec mam wprawiony. Ortografia jest mi obca, są emotikony. Bo to jest iPhone, iPhone. Nigdy się nie znudzi. Tylko tutaj mogę poznać fantastycznych ludzi. Bo to jest iPhone, iPhone. Tylko on się liczy. Facebook, Twitter, Instagram. Wszędzie przyjaciół mam. Ojciec, matka ostrzegają, że się za mnie biorą. Grożą, straszą, że mi w końcu iPhone'a zabiorą. Co ja teraz biedna zrobię, więc na pomysł padłam. By go zawsze mieć przy sobie, po prostu go zjadłam. Życie to iPhone, iPhone. Szczęście niesłychane, bo teraz z moim iPhone'em już się nie rozstanę. I nie róbcie tutaj ze mnie kretyńskiej tumanki. Bo do kompletu połknęłam 4 powerbanki.
Wszystko w porządku. Pańska córka ma depresję. W dzisiejszych czasach u nastolatek to zupełnie normalne. To nie jest normalne. Inne dziewczyny mają kupę kasy, są piękne, wyjeżdżają co roku na Wyspy Kanaryjskie, a ja? A ty jesteś Będzina. Nie. Dziewczyno, musisz sobie uświadomić, że żyjesz w świecie internetu, a tam większość rzeczy to fikcja. Nieprawda, ja to widzę, ja o tym czytam, ja to wiem. Pańska córka musi wyjść na dwór. Najlepiej, żeby spotkała się ze znajomymi. Moniko, czy ty masz jakichś znajomych? No pewnie, na fejsie mam 332 znajomych. To niekoniecznie są prawdziwi przyjaciele. Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. W biedzie? Ja nie chcę być biedna, z biednych wszyscy się śmieją. Uspokój się, jakoś nie jestem bogata, się nie śmieją ze mnie. A ty nie masz Facebooka. I ty jesz już, no, nie masz. Bo jak tylko ci wyjmiemy ten telefon, to koniec internetem. Ucieknę z domu, zobaczycie. Niech ucieka, my domu nie mamy. My w bloku mieszkamy. Widzę, że córka odziedziczyła inteligencję po matce. A nie, to po ojcu, po mnie ma urodę. Dobrze, w takim razie zapraszam córkę na rentgen. Niesamowite. Medycyna do tej pory nie znała takiego przypadku. To głupota i tyle. Zaraz się to tam rozładuje. Nieprawda, nie jestem taka głupia, bo miałam już 4 powerbanki. Naprawdę? Chwileczkę. W życiu czegoś takiego nie widziałam. Przepraszam, ale ja muszę zrobić zdjęcie. Co? Zdjęcie? Mogę zobaczyć? Proszę, ale ono wyszło czarno-białe. Telefon wyszedł szary. Szary? Świetnie, o to chodziło. Nie rozumiem. Ojciec powiedział, że odda mi telefon, jak zobaczył u mnie chociaż jedną szarą komórkę. Witam w wiadomościach. Uwaga na internetowych oszustów. Pan Zdzisław z Mydlic na wakacjach padł ofiarą kradzieży wszystkich swoich oszczędności. Halo? Kochanie, to ja. Nie gniewaj się, że tak ci przeszkadzam, ale właśnie widziałam w salonie pięknego Mercedesa. Wyobraź sobie, dzióbku, że w promocji kosztuje raptem 200 tysięcy złotych. Czy mogę go sobie kupić? A kup sobie, kup. I wiesz, Gosia mówiła mi, że właśnie widziała gdzieś zupełnie okazyjne futro z Soboli Syberyjskich. Tylko za 100 tysięcy. Mogę? No pewnie, kochanie. No i jeszcze taka drobna sprawa. Ten słynny reżyser, o którym ci kiedyś opowiadałam, właśnie sprzedaje swoją willę. I to tak naprawdę okazyjnie. Tylko 5 milionów. Wiem, że to wyczyści twoje konto, no ale misiu, przecież niedługo się pobierzemy. Musimy gdzieś zamieszkać. Czy mogę kupić, kochanie? Tak, tak, oczywiście. Przepraszam, czyli to telefon? Oprócz cyfrowych przestępstw zdarzają się nadal tradycyjne kradzieże uliczne. Siema, zioma. Słyszałeś? Wczoraj 2 razy pobili Kamila. 2 razy? Dlaczego? Pierwszy raz, bo nie chciał dać komórki, ale w końcu oddał. A drugi raz? Jak zobaczyli, że to Nokia. O kurde. Uwaga! Dziś na naszym osiedlu będziemy świadkami końca świata. Prawdziwej apokalipsy. O godzinie 17 nastąpi przerwa w dostawie prądu. Nie będzie też internetu oraz przestaną działać wszelkie sieci bezprzewodowe. Wszystkich mieszkańców, szczególnie dzieci, prosimy o zachowanie spokoju. W przypadku ataku paniki należy wyjść na świeże powietrze. Trzymamy za Was kciuki. Powodzenia! Tu też nie ma internetu. Na całym osiedlu nie ma. Pewnie zaraz wszyscy się zejdą. Ja pierwszy raz jestem po tej stronie bloku. Ja też. Ty, czyli tutaj moi starzy wychodzą codziennie z psem? Zobaczcie, inni tutaj są. O, cześć. Co? No tak się mówi, cześć.
U was też nie ma prądu? To dziwne, bo ta wielka lampa ciągle się pali. Bo to jest słońce. Cześć, skąd jesteście? Klatki z obok. Od kiedy tu mieszkacie? Od 10 lat. A kiedy byliście ostatni raz na dworze? 5 lat temu, jak kupowałam komputer. O, jak mnie bolą nogi. Dziwnie mi się tak stoi. Ja tam wolę siedzieć na dupie. Ciekawe, co nasi starzy robili, jak nie było prądu. Dzieci. To znając moje szczęście, będę miała brata. No i w czym problem? Bo mam jednego pada. To co my będziemy robić bez prądu? Podobno jak nie było internetu, to się grało w klasy. I rysowało się kredą na ziemi. A jak chcesz pisać kredą, skoro nie ma prądu? A po co ci prąd do rysowania kredą? A jak wyjdziesz na Allegro i kupisz kredę? Głupie. Ej, słuchajcie, słuchajcie! Mój stary mi dał w torbie jakieś gry! A co to jest? Nie wiem, to takie trudne słowo. Zabawki? A jak to się otwiera? To jest jakieś hasło? Czy jakiś guzik? Ja wiem, jak to się otwiera. To jest walizka, to się rozsuwa. Ej, ej, ja wiem, co to jest. To są karty, to się chyba jakoś tak tasuje. Co to jest? Są kości. A co się z tym robi? Kości się rzuca. Ej, głupie! Ej, a co to jest? To jest piłka. O, super! Będziesz na bramce! Dobra, przesuńcie się, ja będę strzelał. Stójcie na bramce. Ale jak wy stoicie? Yeah! Fajnie, teraz ja strzelam. Dawaj drugą piłkę. Ale nie ma drugiej, jest tylko jedna. Trzeba po tamtą iść. Głupie, trudne. Ej, słuchajcie, słuchajcie. Mam jeszcze to. A co to jest? O, ale ktoś miał wielkie gacie. Wow, kiedyś mieli chyba jedną gumę na całe osiedle. Zostawcie to, to jest guma. Guma? A to nie ocet? Czemu ocet? Mama mi mówiła, że kiedyś był tylko ocet. Barany, to jest guma do skakania. Do skakania? Pokaż. Nie skacze. Nie, głupie, trudne. Ej, czekajcie, może tutaj jest jakieś gniazdo USB. Może trzeba podładować. A tutaj można tak przechodzić. Ej, ja może to jest lepiej. Ja pierwszy! Ja pierwszy! Ale zabawa! Będziemy się tak bawić całe wakacje! Ja chcę! Ale babka? Ej, słuchajcie! Internet wrócił! Co? Nara! Nara! Jest rok 2030. Ludzkość nieuchronnie zbliża się do moralnego i społecznego upadku. Ogólnego otępienia zdarzają się niekontrolowane incydenty.
Incydenty te jeszcze bardziej napędzają społeczną znieczulicę. Bratnią duszę można znaleźć tylko w internecie, chociaż to też nie jest łatwe. System bowiem akceptuje tylko zdrowe i piękne osobniki. Wybierz siebie. O nie! O nie! O tak. Wybierz partnera. O nie! O nie! Ten nie. Ten nie. O, tak. Gdy już umówimy się na spotkanie z wybranym partnerem, rzeczywistość może okazać się brutalna. O nie! Masz rację. Nie. Mimo braku wzajemnej społecznej akceptacji, miłość nie zna granic. Konsekwencją cyfrowych romansów jest pogłębiający się niż demograficzny. Cywilizacji grozi zagłada. Rok 2060. Sztuczna inteligencja prawie całkowicie opanowała wszelkie dziedziny życia. Jednak najważniejsze decyzje wpływające na rozwój ludzkości ciągle jeszcze należą do człowieka. Pić! Jeść! Siku! Sytuacją próbują walczyć rebelianci. Organizując ruch oporu, przemycają zakazane artefakty. Masz! Masz to książka! A to buty! Możesz chodzić! Zobacz, to prawdziwy kwiat! Niestety, na uratowanie ludzkości jest już za późno. Rok 2090. Zarządzanie światem przerosło nawet najtęższe umysły. Na konsekwencje nie trzeba było długo czekać. Ludzkość całkowicie opanowały smartfony. Sensem ludzkiego istnienia zarządza wielki, cyfrowy, internetowy mózg. Jak
prawa poddani. Oto stoicie przed obliczem najwyższego algorytmu. Nadszedł bowiem dzień ostatecznego rozliczenia. Za chwilę okaże się, ile jesteście dla mnie warci. Bardzo ładnie. Zostaniesz przydzielony do sekcji celebrytów. Następny. Ho, ho, ho! Widzę, że nie byłeś za bardzo znany i lubiany. Na szczęście masz szansę się poprawić. O nikczemna ludzkości! Opanujcie się! Zatraciliście się w cyfrowej zarazie, w sławie i w pieniądzu, a zapomnieliście o jednej prostej rzeczy. O czym? Już dawno na swoich laptopach wszystkie te szatańskie gry, aplikacje i media społecznościowe mogliście zniszczyć jednym kliknięciem wszechmogącej świętej trójcy! Ha, ha, ha! A jakaż to wszechmogąca trójca może mnie zniszczyć? Ta trójca to Control, Alt, Delete. Wszyscy są uzależnieni, więc do wszystkich prośby mamy. Skoro żeście go nam dali i na wszystko pozwalali, kontrolujcie i pilnujcie, byśmy z nim nie zwariowali. Tańczymy. Dziękujemy bardzo, drodzy Państwo. Wielkie brawa dla młodych artystów filmowców.